Bawimy się w Rokicie na pierwszym dniu podów w Nimoniek. W tej chwili za naszymi plecami gra zespół Sherman, nasz poniecki. Następnie zagra jeszcze Dobrowic Zabrowa i legenda polskiego rocka Darek Krusza ze swoim zespołem Redakcja. Zanim Darek Krusza powie parę słów i podziękuję, powie jak fajnie jest w Rokicie, ja chciałbym podziękować Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury oraz panu burmistrzowi za to, że dzięki nim można było taką fajną imprezę w Moskwie przygotować. Też dziękujemy za zaproszenie, szczególnie, że w tym regionie jestem drugi raz. W zeszłym roku byłem na roku na Bagnie organizowanym. A co Sobałki, panie Darku? A to Sobałki. A Sobałka to jest dzikiem rokiem na... Ale to już nie jest ten sam region. Pan Żydzian był kiepski z geografii, to nie jest ten sam region. Mówimy teraz o Bońkach i tutaj o okolicznych Bagnach. Jest super. Błądziliśmy chyba z półtorej godziny, bo mieliśmy gdzieś tutaj bardzo fajny hotel zaklepany. Nie znaleźliśmy go. Wylądowaliśmy w pubie Rokita, gdzie zaraz było pól, bo była ta, jak to się nazywa? Kiszka ziemniaczana. Przepyszne. Do tego ogóreczek moniecki super i w ogóle już nam się tak dobrze zrobiło, że gdyby nie przymus, no to byśmy tu pustali na trochę dłużej. To kiszka ziemniaczana jest, dobra. Dziękujemy.